Chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić pewnym poselstwem, ale zanim, to w ogóle to, co dzisiaj Agata powiedziała, jest super. O tym, żeby uwalniać mądrość Bożą. Tylko, że na przykład ja miałam tak, że ogromnym blokerem we mnie było moje poczucie własnej wartości. I ja w ogóle przez dużo miesięcy w ogóle próbowałam coś z tym zrobić, jakoś ugryźć temat, ale za każdym razem okazywało się, że w ogóle i nie tak, i nie tak, i znowu źle, i w ogóle nie wiedziałam, jak to ugryźć. I okazało się, w ogóle to było dla mnie tak odkrywcze, tak niesamowite, że w ogóle zmieniło się całe moje życie, jak się tego dowiedziałam, że poczucie wartości w Chrystusie to nie oznacza, bo ja miałam tak, że jak tylko pojawiało się we mnie takie uczucie, że coś jest we mnie fajne, że coś jest we mnie dobre, to to tłamsiłam od razu. Dlatego, że nie, moje poczucie wartości jest w Chrystusie. A w ogóle nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Więc wszystko, co jest super we mnie, jest super, bo Chrystus jest super. Więc nie będę poniżać tego, co jest we mnie super. A poselstwo, którym bym się chciała z wami podzielić, zatytułowałam tak: nigdy nie ustępuj z drogi prawdy. Prawda była dla mnie bardzo ważna od samego początku, ponieważ kiedy zaczęłam mieć kontakt z pewnymi ludźmi, którzy pierwsi głosili mi Jezusa takiego prawdziwego, to był taki czas, gdzie ja byłam po rozmowie z takim księdzem, już podjęłam decyzję, nie mogę z nimi rozmawiać, i poszłam do nich tylko oddać książkę. I zostałam jednak na chwilę, pamiętam, zaprosili na herbatę i ten człowiek powiedział do mnie: prawda działa. I ja się zastanowiłam, ale w ogóle jak to prawda działa? Dlatego, że kiedyś patrzyłam na prawdę jako na coś, o czym można podyskutować, jako na coś takiego, że każdy właściwie myślałam, że każdy ma własną prawdę, myślałam, że każdy ma jakiś, że każda religia na przykład ma część prawdy. Nie wiedziałam, że prawda to jest coś, co ma wymiar praktyczny. Nie wiedziałam, że w ogóle prawdą można żyć. I tak naprawdę właśnie to ta prawda przyprowadziła mnie do Jezusa. Dlatego, że dzięki temu, że podjęłam decyzję w swoim sercu, że chcę prawdy, a nie religii. Że zależy mi, wiecie, bo to nie było tak, że ja od razu odeszłam z kościoła katolickiego, super, wiem, tam nie ma prawdy, nie? Tylko jakby na takiej drodze zastanawiania się, ja podjęłam decyzję, że prawda jest dla mnie ważniejsza niż religia. Ja podjęłam decyzję, że chcę prawdy. Dlatego ona od początku była dla mnie ważna. Oczywiście wiemy, że prawda ma imię. Prawda ma na imię Jezus. Jeżeli w Mądrości Syracha 34, rozdział 34, werset 4 czytamy: co można oczyścić rzeczą nieczystą? Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda? Jeżeli u podstaw czegoś jest kłamstwo, to nigdy nic na tym nie zbudujesz. Jeżeli na poziomie fundamentalnych praw uwierzyłeś w kłamstwo, to nigdy nie zbudujesz trwałej budowli. Dlatego, że uderzenie w ten jeden kłamliwy element sprawi, że ta budowla się rozpadnie. Dlatego tak ważne jest, żeby dbać o swoje fundamenty. Dlatego tak ważne jest, żeby dbać o poziom prawdy w sobie. Kiedyś była taka sytuacja na nabożeństwie, że wyszłam w ogóle raz z uwielbienia, potem wyszłam drugi raz. Norbert przyszedł wtedy po mnie do pokoiku dziecięcego, mówi do mnie: demony cię wyprowadzają, idź po uwolnienie. Więc wróciłam na salę, akurat wtedy Artur modlił się o ludzi, więc poszłam po uwolnienie i wtedy Artur uwolnił mnie od duchów kłamstwa. I ja w ten dzień zrozumiałam w ogóle, czym jest kłamstwo. Kłamstwo to jest odstępstwo od prawdy Bożej. A prawdą Bożą jest to, co mówi Bóg, to logiczne. Jeżeli mówisz o sobie inaczej, niż mówi Bóg, to kłamiesz. Jeżeli mówisz o ludziach wokół ciebie inaczej, niż mówi Bóg, to kłamiesz. Ja nie chcę kłamać, ja chcę mówić prawdę. Wiecie, w ogóle ja chcę mieć tak i uczę się tego, żeby nawet nie myśleć o nikim z was inaczej, niż myśli Bóg. Ja tak chcę. I ja do tego dążę. Życie i śmierć jest w mocy języka, wszyscy to wiemy. Natomiast ważne jest to, że życie, uwalnianie życia jest ściśle związane z uwalnianiem prawdy. Jeżeli uwalniasz prawdę, uwalniasz życie. Jeżeli uwalniasz kłamstwo, uwalniasz śmierć. Diabeł nie ma nic poza kłamstwem. On jest ojcem kłamstwa i nie ma nic poza kłamstwem. Jeżeli wyeliminujesz ze swojego życia wszelki poziom kłamstwa, wszelkie kłamstwo, to diabeł nie będzie miał do ciebie dostępu. Dlatego, że on może działać w twoim życiu tylko i wyłącznie na pułapie kłamstwa. Na pułapie tego, że z czymś cię okłamie, a ty w to uwierzysz. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 8, werset 30. Za każdym razem, kiedy uwierzysz w jakąś Bożą prawdę,
to w to miejsce przyjdzie sukces do twojego życia. Dlatego, że wynikiem wprowadzenia prawdy do życia zawsze jest sukces. Przynajmniej ja tak miałam. Z mądrości Syracha, rozdział 4, 28-29. Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę. Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach. Posiadanie wiedzy na jakiś temat to nie jest w ogóle życie w prawdzie. Cały czas o tym ostatnio mówimy. Dlatego, że nie jest napisane, że wiedza wyzwala. Jest napisane, że prawda wyzwala. A prawda jest ściśle związana z czynami, które dokonujemy. Chciałabym się z wami podzielić też takimi rzeczami z mojego życia, które jakby w ogóle sytuacje, w których prawda mnie uratowała. W ogóle wiecie, kocham Michała. Jest moim bratem w Chrystusie. W ogóle jest świetnym facetem. Był taki dzień, kiedy byłam w ogóle mega zestresowana pracą, w której byłam. W ogóle czułam się okropnie. W ogóle byłam w tak złym stanie, że w ogóle zadzwoniłam do Norbiego, żeby się o mnie modlił. W ogóle nie mogłam sobie poradzić ze sobą. I ogarnęłam się jakby na tyle, żeby w ogóle pójść na ewangelizację. Po tej ewangelizacji poszłam na grupę domową do Michała i Beaty. I na tej grupie, w ten sam dzień, Michał ze mną zerwał. Powtarzam, że kocham Michała, w ogóle wiecie. Tylko, że w tamtym momencie w ogóle moja dusza czuła się tak źle, czuła się tak beznadziejnie. Ja w ogóle nie mogłam sobie ze sobą poradzić. To w ogóle, wiecie, kiedyś ja bym nie pozwoliła sobie na takie coś, że w ogóle boli mnie to. Dlatego, że ja byłam taka, że ja wolałam wejść, wiecie, w taką maskę, że w ogóle wcale mi nic nie boli, jestem twarda, w ogóle jestem silna, wcale się nie upnę i w ogóle wcale, wiecie jak to jest. Ale w ogóle pozwoliłam sobie przeżyć to, że mnie boli. I ogłaszałam, że w ogóle jestem w Jezusie. I w Jezusie jestem zwycięzcą. I ta prawda uratowała wtedy moje życie. Bo wiem, że gdybym pozwoliła sobie na to, że odniosłam porażkę i w ogóle jakieś skupianie się na tej porażce, to byłoby ze mną dużo gorzej niż było. Ale ja powtarzałam sobie, pomimo tego, co czuła moja dusza, że jestem w Jezusie i w Jezusie jestem zwycięzcą i nigdy się z tego nie wycofam. Prawda zawsze była dla mnie mega ważna. Dlatego, że zawsze widzę, że kiedy wprowadzam prawdę Bożą do swojego życia, to do tego przychodzi sukces. Zawsze jest na to odpowiedź Boża. Inna sytuacja była taka, że Artur poprosił mnie, żebym pomodliła się o pewną kobietę, która miała glejaka mózgu. W pierwszym momencie jeszcze wtedy wiecie, ja się będę modlić, no ale dobra, zgodziłam się. No i pomodliłam się o tę kobietę i jakiś czas później dowiaduję się w ogóle, że ta kobieta umarła. Natychmiast przyszedł do mnie diabeł. I co? Modliłaś się, a ona nie żyje. Co teraz? I ja wiedziałam, że w ogóle to jest czas, w którym ja podejmę decyzję. Co ja wywyższę? Prawdę czy kłamstwo? Dlatego, że prawda nie jest zależna od okoliczności. W ogóle. Prawda jest stała tak, jak Bóg jest stały. Jeżeli Bóg powiedział, że będę kłaść ręce na chorych, a oni odzyskają zdrowie, to zaraz po tym, jak ta kobieta umarła i diabeł próbował mnie okłamać, pójdę, będę kłaść ręce na chorych, a oni wszyscy odzyskają zdrowie. Każdy zostanie uzdrowiony. Dlatego, że Bóg tak powiedział, a ja mu wierzę. Prawda jest taka, że będę kłaść ręce na chorych i oni odzyskają zdrowie. Nie obchodzi mnie moje doświadczenie. Ja ufam prawdzie. Tak naprawdę wiecie, za prawdę płaci się cenę. Wiadomo, że największą cenę na krzyżu zapłacił Jezus. Ta cena już została zapłacona. Ale każdy z nas zapłaci za prawdę swoją własną cenę. Dlatego, że w ogóle prawda to życia. Życie jest zawsze opresjonowane. Żebyśmy mogli realnie pracować nad swoją duszą, musimy znać prawdę o nas samych. Dlatego, że nie możesz pracować nad czymś, czego nie widzisz. I zachęcam was w ogóle do tego, żebyście dzisiaj pomodlili się takimi słowami: Boże, pokaż mi prawdę o mnie. Oczywiście, jeżeli chcesz. Ale jeżeli nie chcesz, to Bóg jest Bogiem chcenia i wykonania. Więc możesz się pomodlić: Boże, chcę chcieć znać prawdę o sobie. Odkąd narodziłam się na nowo, cały czas w ogóle chciałam prawdy. I w ogóle cały czas modliłam się tymi słowami: Duchu Święty, pokaż mi prawdę o mnie. I na początku to było mega ciężkie, dlatego że wychodziła cała moja religia, wychodziło całe moje poniżenie, wychodziło całe moje odrzucenie i to było dla mnie straszne. Przecież w ogóle samo wyjście z religii było dla mnie trudne. Pamiętam sytuację przecież jak na modlitwie środowej w ogóle zaczęliście sobie śpiewać: Niechaj będzie przeklęty przenajświętszy sakrament. Ja w ogóle zwątpiłam wtedy w to, że ja tu jestem. Mówię: w ogóle co ja tu robię? W ogóle co to za ludzie są?
mi z tym ciężko. W ogóle całe życie w tym żyłam, a teraz słyszę takie słowa. W ogóle, ej, to tam nie ma Boga? To było dla mnie trudne, tylko że ja miałam w sercu decyzję, że ja chcę prawdy. I ta decyzja, że ja chcę prawdy, spowodowała, że w krótkim czasie mogłam z tego wyjść. Że w krótkim czasie wyszłam z religii, choć zaznaczam, nie było to dla mnie proste. W swoich zaburzeniach w ogóle czułam się bezpiecznie. W ogóle wszyscy czujemy się bezpiecznie w swoich zaburzeniach. Dlatego, że całe życie w tym żyjemy i wydaje nam się, że tak jest okej. Okay. Natomiast chcę wam powiedzieć, że tak jak mówię, no jest cena do zapłacenia, tak? Ale jak już zapłacisz tę cenę, to przyjdzie taka wolność, jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyłeś. Zawsze za przyjętą prawdą, nawet w ogóle bez względu na to, jak wysoka byłaby to dla ciebie cena, przyjdzie taka wolność, jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyłeś. Czasami jest tak, że wiecie, kiedy decyduje się na przyjęcie prawdy, to na przykład pewne relacje odpadają. Pewne relacje się kończą. Czasami tak jest. Czasami jest tak, że właśnie decyzja w sercu, że w ogóle chcę prawdy, idę za prawdą, koniec, kropka, taki amen na to, co mówi Bóg. Czasami jest tak, że pewni ludzie odpadają z mojego życia. I być może w twoim życiu też będzie tak, że pewni ludzie odpadną, kiedy na serio podejmiesz decyzję, że chcesz prawdy. Ale w ogóle nie bój się tego, dlatego że wtedy otworzy się w twoim życiu przestrzeń na to, żeby wejść w relacje z ludźmi, którzy realnie położyli życie za prawdę. Ostatnio pewna osoba powiedziała do mnie: wkurza mnie twoja pewność siebie. I w ogóle kocham tę osobę, ale chcę powiedzieć, że jestem pewna prawdy, która jest we mnie i nigdy się z tego nie wycofam i nigdy nie pozwolę tej prawdy podważyć, bo Jezus jest prawdą, a ja jestem pewna Jezusa we mnie. I tak na koniec, też z mądrości Syracha, rozdział 27, werset 9. Prawda powróci do tych, którzy ją w czyn wprowadzają. Stara zasada, co siejesz, to zbierzesz. Jeśli będziesz chciał prawdę, zawsze będziesz zbierał sukces. Jeśli będziesz chciał prawdę, zawsze będziesz zbierał sukces. I życzę wam dzisiaj, żebyście w ogóle postanowili siać w swoim życiu jeszcze więcej prawdy niż do tej pory. Bez względu na to, na jakim pułapie była prawda. Dlatego, że jeżeli chodzi o prawdę, to nieważne, czy w ogóle ktoś jest liderem, czy jest pierwszy dzień w ogóle w Chrystusie. Prawda jest taka sama dla wszystkich. I zachęcam cię, żebyś w ogóle postanowił, że jeszcze więcej prawdy będziesz siał, jeszcze więcej. I życzę wam, żebyście zbierali jeszcze obfitsze plony tej prawdy. Amen. Amen.